Czy marzysz o tym, aby twoje przyjęcie weselne odbyło się w jakimś naprawdę wyjątkowym miejscu? Jeśli tak, to dobrze trafiłaś, oglądaj ten materiał koniecznie do samego końca, ponieważ dzisiaj opowiem ci o 5 naprawdę niestandardowych pomysłach na miejsce przyjęcia weselnego. Ja nazywam się Ania Ułańska, jestem współautorką bloga gotowenaślub.pl i konsultantką ślubną. Witaj w kolejnym odcinku sobotniego pomysłu na nietypowe miejsce na przyjęcie weselne, ale nie będę ci tutaj mówić o miejscach takich jak stodoła albo szklarnia, bo one już nie są aż tak bardzo nietypowe. Dzisiaj mam zamiar naprawdę podzielić się z tobą kilkoma totalnie niezwykłymi miejscami, niezwykłymi pod takim kątem, że naprawdę mało kto myśli o tym, aby w takim miejscu odbyło się przyjęcie weselne, a chcę ci powiedzieć, że odbywają się w takich miejscach przyjęcia i naprawdę mogą wyglądać spektakularnie. Zacznę od naprawdę mocnego uderzenia, o ile nie najmocniejszego w całym tym zestawieniu, oceń sama. Pierwszy pomysł na miejsce przyjęcia weselnego to będzie szkoła. Przy czym zaznaczam od razu, że nie każda szkoła, nie 100% szkół w Polsce będą odpowiadały i będą odpowiednie do tego, aby w nich odbyło się przyjęcie weselne, ponieważ po prostu nie są koniecznie ładne, nie są zadbane i po prostu nie będziesz chciała w nich, aby w nich odbyło się przyjęcie weselne. Natomiast, jeżeli dobrze poszukasz, być może sama chodziłaś do jakiejś pięknej szkoły, do pięknego liceum albo do innej szkoły. Ja osobiście widziałam takie realizacje w przepięknych szkołach, naprawdę, gdzie mamy piękne podłogi, piękne ściany, przepiękne, ogromne drzwi. I to naprawdę wyglądało spektakularnie. To, co jest fajne w tym, kiedy decydujesz się na to, że przyjęcie weselne odbędzie się w szkole, to to, że po pierwsze, tam możesz zrobić od razu sesję ślubną i ta sesja ślubna naprawdę nabiera wyjątkowego takiego klimatu. A też bardzo fajne jest to, że no, nie ma co tutaj czarować, ale w szkole jest mnóstwo pomieszczeń i możesz niektóre z tych pomieszczeń zadedykować na przykład na fotobudkę. Tak, czyli fotobudka nie mieściłaby się gdzieś w rogu, tylko po prostu byłaby w odrębnym pomieszczeniu. Oczywiście będziesz potrzebowała, tak jak przy każdej kolejnej propozycji, zadbać tutaj o pewne techniczne sprawy, takie jak zaplecze kuchenne, takie jak w ogóle sytuacja z toaletami, jak wygląda sytuacja z możliwościami obiektu pod względem tego, czy nie wywali na przykład korków w pewnym momencie. To wszystko będziesz potrzebowała o to zadbać. Tutaj będzie to trochę podobne do wyzwań, z którymi będziesz się mierzyła, gdybyś podjęła się organizacji ślubu w plenerze, tak? Przyjęcia weselnego w plenerze, w namiocie. Tutaj też te niektóre rzeczy są po prostu po twojej stronie. Tak jak na przykład właśnie sytuacja z kuchnią. No tutaj nie, znaczy akurat szkoła może mieć jakieś zaplecze kuchenne, natomiast będziesz potrzebowała o ten catering zadbać. Kolejne miejsce to jest, moja droga, biblioteka. Widziałam również realizację w bibliotece. To jest jeden z pomysłów, który mojemu sercu byłby najbliższy, ponieważ zarówno ja, jak i Ola od kilku lat naprawdę czytamy bardzo dużo książek. Nie zawsze tak było, prawdę mówiąc, dopiero po studiach zaczęłam czytać to, co mnie interesuje i teraz rzeczywiście pochłaniamy przynajmniej 3 książki w miesiącu, więc to otoczenie książek to byłoby coś, w czym byśmy się fantastycznie czuły. I też chcę ci powiedzieć, że jesteś w stanie fantastyczny efekt uzyskać, kiedy te książki gdzieś z tyłu za tobą są. To naprawdę wygląda wspaniale. Wiem o tym, że są biblioteki, które decydują się na taki wynajem, więc jeżeli również jesteście takimi molami książkowymi, to może być pomysł dla was. Kolejne niesamowite miejsce na przyjęcie weselne to jest muzeum, ale tutaj od razu uprzedzam, to nie będzie każde muzeum, bo po pierwsze nie we wszystkich muzeach wypada, nie we wszystkich muzeach chciałabyś w ogóle, aby odbyło się twoje przyjęcie weselne, ale są muzea, różne piękne muzea, które jak najbardziej fantastycznie znajdą się w roli obiektu pod przyjęcie weselne, także możesz taką sytuację rozważyć. Kolejne niesamowite miejsce na przyjęcie weselne to są wszelkiego rodzaju domy kultury. I tutaj tak samo, nie każdy dom kultury będzie odpowiedni do tego, aby odbyło się w nim przyjęcie weselne, ale poszukaj, być może w twojej okolicy jest piękny dom kultury czy dom sztuki, w którym chciałabyś zorganizować przyjęcie weselne. No i ostatni pomysł to jest teatr. Wiem przynajmniej o jednym teatrze w Warszawie, który
No właśnie, w nim odbywają się nierzadko przyjęcia weselne, także jeżeli kochasz sztukę, to ten pomysł może być dla Ciebie. Jestem bardzo ciekawa, jak podobają Ci się te pomysły, czy w którymś miejscu rzeczywiście chciałabyś zorganizować ślub i przyjęcie weselne. Wiem o tym, że to nie są pierwsze pomysły, o których byś pomyślała, myśląc o przyjęciu weselnym, ale my zawsze gdzieś tak staramy się pokazać pewną alternatywę. Śmiejemy się, że podważamy czasami po prostu tradycję, ale absolutnie szanując ją w 100%, ale nie boimy się i myślimy, że takie śmiałe pomysły też mogą być fantastyczne. Także koniecznie podziel się w komentarzu, co sądzisz o tych propozycjach, czy któreś miejsce rzeczywiście by Cię skusiło, czy nie. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i widzimy się w kolejnym sobotnim Pomyślena.